ogólnie, nie schodząc w ogóle z tematu twojego wystąpienia, opowiedz o twoim wystąpieniu. Jak to tam było? Idziesz, bo wyszliście z pomieszczenia garderoby, tam gdzie ja byłem z Mikołajem, i przeszliście windą? Schodami? Nie, schodami. Schodami, tam jest takie przejście szklane. Studio jest jakby z każdej strony oszybione? Nie, nie, na zewnątrz, po prostu w ogrodzie, tylko nie wiem, jest taki taras, no, jedno miejsce to do robienia czegoś. To dlaczego tam tak gorąco jest? No bo ten taras, na którym akurat ja siedziałam na tej kanapie, jest pod taką pleksą jakby. Jest zrobione zadaszenie z pleksy. Gdzie jak pada, to nie ma problemu. Tak. A te takie, gdzie... To ciepło jest, bardzo. A to, gdzie gotują, też jest pod pleksją? Tak. Pamiętam. Nie wszystkie miejsca są pod plecą, ale tam, gdzie gotują, tak. Aha. No to spoko. No. No i co, zaprowadzili was na tą kanapę, tak? Od razu na kanapę, czy najpierw do, załóżmy, przywitałaś... Nie, no najpierw muszą ci założyć mikroport. No. Więc tam idziesz, zakładają ci, ten mikroport musisz mieć odpowiedni, nie możesz wziąć któregoś tam. Ale to skąd wiesz, który masz wziąć? No oni ci dają, no przecież ja sobie nie wybieram, o nie, to. Nie, 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 oni ci dają, no bo oni widzą, który tam jest podpięty, jeżeli chodzi o rozmowy potem, no nie? No. Bo ktoś to musi tam dbać. No, żeby dobrze na cię przykład, włączyć, a nie tak, koleś, no, który wychodzi, ale się spociło. No, ciało tu macie. No, dogodnie. Ja mówię bardzo głośno, no nie, generalnie, a Kasia mówi bardzo cicho. A właśnie, muszę to. Czy przywitałaś się z Kasią najpierw, tak? Tak. Tak? No, bo na wizji nie było widać, że się witacie, wiesz? Nie, już siedziałyśmy przed, bo to takie, że są przed kamerą. Dostajesz informację, za ile jest wejście. No wiem, na to jest oczywiste, dla mnie to nie jest oczywiste, no, dla mnie też to nie jest oczywiste. No dostajesz, siadasz na kanapie, jest ta chwila, bo prawdopodobnie lecą wtedy reklamy, czy tam jakiś zwiastun, albo jest po prostu przerzucone to na kuchnię, czy jakiś inny kadr. Była jakaś, ktoś wchodził do bali z lodem, widziałaś go? Tak, tak, rozmawialiśmy o nim. To jest koleś, który 48 godzin płynął bez przerwy. Ale on rekord pobił Guinnessa w lodzie. Bo pływa w zimnej wodzie. Pływał w krze. No to dajże mi dokończyć. Przepraszam. Krze. No trochę tak wyglądało, bo nie wiem, ile on tam był. 6 godzin w tej wannie, tak? 3 czy 6? Nie wiem, no. Nie pamiętam, w cholerę. Ale to było coś takiego, że on generalnie pływa w takiej lodowatej wodzie. Też tam jakieś rekordy bił. No bo 48 godzin to jest 2 dni płynięcia. A ja myślałem, że on po prostu siedział w tym lodzie. Tak, i przyszedł do pytania na śniadanie kiedyś tam, wcześniej. No i że on z racji, że pływa w tej zimnej wodzie, chcieli jakoś pokazać, że on pływa w tej zimnej wodzie i dali mu balię z zimną wodą. I on wszedł do tej balii z zimną wodą i w niej siedział. I stwierdził, że skoro siedział, pływa, to sobie pobije rekord Guinnessa. Aha, w siedzeniu. W siedzeniu w wannie, bo on jest od pływania. Ale po pytaniu na śniadanie stwierdził, że i ten rekord sobie pobije, bo w sumie czemu nie. No i pobił. A ty jaki pobijesz? Bo też byłaś i siedziałaś. W czym? No na kanapie. Jak wiele kilogramów można przytyć, siedząc na kanapie, pytanie na śniadanie? No nie wiem, ja nie wiem dlaczego. Ja widziałam swój łeb, który wyglądał jak szklana kulka. No dobra, no to wracaj. No i co? Idziesz, masz mikroport. Siadasz. I czekasz. Przy mikroportach siadasz? Nie, idziesz. Nie, no idziesz z kawałek dalej do miejsca, w którym masz być. Ja na kanapie, tak, a kto być... mówił, gdzie masz siedzieć? Czy ty sprawiając No, lewej? Jakaś taka kolejna pani, która jest jak ten pan, z którym rozmawiałeś, tylko już bezpośrednio rozstawia ludzi. Aha. Przestawia cię trochę w prawo, trochę w lewo, trochę w prawo, trochę w lewo. Nie możesz stać już potem. Czyli nie możesz sobie wybrać... Pani, ja tu ostatnio siedziałem, 70 kilo więcej miałam. Ja chcę inne miejsce. No, może. Ja zawsze dostaję takie podobne miejsce. Może to jest problem. Może to jest problem. Oni się zawsze wybierają pod jakimś tam światłem. Nie wiem, bo ja siedzę tam po prostu bliżej, bo ja potem nie słyszę. I wiesz, i wypadało, jak nie że powinno... No bo Kasia mówi cicho, niektórzy mówią cicho. Ty w telewizji słyszysz, że mówisz głośno, a ja próbuję dosłyszeć pytanie. Tak? Serio? A ja słyszę Kasię bardzo głośno. No, to mówię, dlatego mają odpowiednie mikroporty, żeby mnie trochę ściszyć, a Kasię podgłośnić. Dobra, no i co? No i przyszłaś na tą kanapę, usadzili was i co dalej? No, przedstawiłyśmy się. No, ale oni siedzieli, przyszli do was? Kasia siedziała, a ten Kamil, tak? Chyba dobrze mówię. Doszedł trochę później, bo tam przypadnie. I przyszła Kasia, dała ci cześć, nie? No.
Bo i ten prowadzący, i prowadząca super. Przesympatyczni ludzie. Bo to, wiesz, idziesz i czujesz tą energię. Albo ktoś ma super energię i wie, że będzie fajnie, albo ktoś nie ma dobrej energii. I według mnie oni w dwójkę mają bardzo dobrą energię, nawet bardziej ten koleś. Tak? No, taki jest bardzo sympatyczny, że ma, czujesz taką łatwość w rozmowie po prostu. Natomiast ta, jak ona się nazywała? Małgorzata? Nie. Ja się tak śmiała ze mną. Która? Ona jest super, ja ją lubię. Prześwietna kobieta, rewelacyjna, Rogalska. Małgorzata no. Rogalska. No, to rewelacyjna. Rogalska była fajna, tak. Ona czuła kobieta. Flow z tobą fajnie. Czuła flow, naprawdę. Mega, mega fajna kobietka. Zdjęłam ją, chcąc się okąpać w hotelu, to okazało się, że jedyne paski w kolorze mojej skóry to było tam, gdzie miałam stanik. Reszta czyli jest farbuje. Fioletowa. Tak. Ja rozebrałam to i tak patrzę przed lustro. Siniak na brzuchu, jaki to shit. W ogóle, wiesz, to też było takie ciągnięcie, bo myśmy zrobiły fajny, taki śmieszny program. Tak. Ja miałam dużo przygotowanych anegdotek. Ja wiem. I w ogóle takich rozmów. Myśmy przegadali chyba 4 godziny. No, może być. Znaczy, po prostu żeśmy sobie tak rozmawiali o temacie i to jest najlepszy sposób przygotowania się. Tak ci szczerze powiem. No bo mówimy o różnych kwestiach. O różnych rzeczach, tak. I potem coś możesz wykorzystać. A tak na dobrą sprawę, to ile tego wejścia na antenę jest, że ty, że ja mówię 2 minuty? Wiesz, że ja klepię, nie? Ja strasznie dużo, ja jak widzę, jak wchodzę na antenę i ja wiem, co ja chcę powiedzieć, patrzę cały czas na prowadzących, czy ile jeszcze mogę poklepać, nie? Wiesz, czy zdążę? A to widać? Czy zdążę? No ja się z nimi widzę, no nie? A nie, że, nie, że mi kupuje czy oni jakiś mają czas. Jakąś skalę? Taką? Nie, to w oczach widać. W oczach widać, skończysz. Ja nie wiem, jak to wygląda w telewizji, natomiast gdy się tam siedzi, jest to strasznie szybkie. Znaczy? Ja nie wiem, ile trwa ten cały panel, natomiast jak tam wchodzisz, to masz wrażenie, że on nie trwa dłużej niż 30 sekund. Siadasz, tak, jest wejście na antenę i nagle nara. Ja bym straciła przytomność na połowę tego czasu, wiesz. Bo ja nie jestem przyzwyczajona, bo jak nagrywam odcinek, to bardzo dużo jest tego materiału nagrywanego, no nie? A tutaj leci to na żywo, jest to tak spięte, skondensowane. Co ci się udało, powiem, to ci się udało, reszta zostaje z tobą. I wiesz, co jest najgorsze w takich sytuacjach? Że musisz strasznie dobrze myśleć, co powiedzieć, żeby nie skończyć, nie dokończąc. Tak, bo ci przerwą. Bo ci ktoś przerwie, ktoś albo... ktoś puentę urwie. Tak, i całkowicie zmieni się znaczenie, no nie? Tak. Także dlatego te wystąpienia na żywo są takie stresujące, a jednocześnie ekscytujące, bo to jest strasznie ekscytujące i super doświadczenie. Natomiast to tak właśnie jest, że musisz mówić na tyle zwięźle, żeby zacząć i skończyć swoją wypowiedź po prostu, nie? No. To jest najtrudniejsze. I co? I skończyliście? I co potem? No i przyszłam do was. Tą samą drogą, już sama. Pożegnaliście się, no. No tak, no pożegnaliśmy się, pogadaliśmy. To jest takie oczywiste, no tak, no, pogadaliśmy. Ja mam wiedzieć, żebyście jeszcze chwilę gadali. A przepraszam. No na chwilę żeśmy porozmawiali, coś tam jeszcze o tych sąsiadach. Poszliśmy oddać mikroporty. Ja wracałam drogą, którą szłam do tego miejsca. No. Pożegnaliśmy się, uściskaliśmy sobie rękę, powiedzieliśmy sobie do zobaczenia. Wiesz, ja jestem bardzo podatna na energię innych ludzi. Staram się ją wyciągać do góry. Taka jestem. Wiesz, że staram się zazwyczaj przekabacać ją na bardziej pozytywną, ale czasami jak widzę, że sytuacja jest stracona, to nie próbuję. Że nie uratuję wszystkich. Nie da się. No właśnie, nie da się wszystkich uratować, dlatego ja widziałem, jak wyście szli. Że? Jakbyście szli, wychodziliście z garderoby. No. Że ty byłaś takim właśnie promyczkiem i za tobą szło takie wysysające energię. No tak widziałem to. No. I ja tak właśnie tylko tak sobie pomyślałem, kurde, żeby Martę nie zgasił i żeby nie odebrał jej energii już tym początkiem, co ci tam... Ale ja byłam pierwsza. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby on ci nie przyciągnął na właśnie na tą... Żeby mnie zdołował, tak? Tak, żeby ci energię... Uśmiech mi zabrał. Tak, tylko tego nie chciałem. Bo tak czułem, że to syśnie. Syśnie. Wybierając znajomych, wybierasz tylko i wyłącznie ludzi,
których energia ci pasuje, no nie? Ale spotykasz na swojej drodze bardzo różnych. Przytłaczam cię? Albo nie wiem, może nie ciebie, bo to my inną relację mamy małżeńską. Mogę. Natomiast wiesz, jak idziemy gdzieś, czy ja jestem przytłaczająca? Wiesz, że wszędzie mi aż tak pełno, nie, zapominają, że ktoś jeszcze istnieje? Nie ma tak. Już nie jestem taką chodzącą płachtą, która przykrywa i tylko mój łeb wystaje. Tak to widzę czasami. I ja też nie mam w sobie takiej cechy, jestem ciekawa, czy uważacie to za plus czy minus, cechy gwiazdy takiej. Znaczy, może nie, że gwiazdy, ale takiej cechy, że taka jestem pewna siebie i w ogóle pucujcie mi buty, no nie? I jak wchodzę, to już wszyscy kurwa widzą, że weszła celebrytka. Nie, ja jestem bardzo, uważam, skromną osobą w takim czymś. Też tak uważam. Mówiłem, bo znam osoby, które są w tym właśnie takie i są tacy właśnie... Tak, że aż po prostu, nie wiem, on wchodzi do pokoju, a ciebie aż tak do muru przyparło, nie? Tak. Kurwa! Ledwo możesz dech złapać. Ja zupełnie taka nie jestem, wiesz, że jak potem z kimś rozmawiam, to nie czuję, żebym kogoś się przytłaczała. No jestem, uważam, ludziem jak każdy inny ludź, a niektóre ludzie o tym zapominają, że są jak inne ludzie. Kumacie, ludzie. No. Gdy emocje już opadły, uważam, że jestem zajebista, ponieważ kolejny raz zostałam zaproszona do TV. Jestem z tego bardzo dumna. Zdrowie, bo dobrze gada. I bardzo dziękuję, że mój mąż mnie tak wspiera. Telewizjo, kiedyś chciałabym na kanapie usiąść z moim mężem. Tak tylko zasiewam. Co ja tam będę robił? Bawił wszystkich. Udawał stolik. No mówię, że wszystkich będzie bawił. Kawkę mamy. Udało mi się przekonać Krzysia, że jedziemy do IKEA. Także tam się tam zmierzamy. Z racji, że dzisiaj mam śniadanie. A co zostałem w zamian? No powiedz. Co? No co zostałem w zamian za to, że jedziemy do IKEA? Nic nie zostanę? Buzi też? A ja się pytam, co dostałeś? A ja nie myślę, co ja ci dałam. Nie, 10 minut stopnie. Myślę, co mi obiecasz. Tu przed wszystkim. Nie mogę tego przed wszystkim powiedzieć. Masaż, nie możesz powiedzieć? Masaż. No, także tak, Marko doszło do tego, że to był wyczyn. I w końcu to zrozumiałem. To nie jest takie nic. Nie no, cieszę się, bo jakby chyba mnie lubią. To za niedługo TVN. No dobrze myśleć, nie? Zawsze jest tak, że, jak... No zazwyczaj jesteśmy najpierw w TVP, a później w TVN-ie z powrotem. Tak, w pytaniu na śniadanie, a potem dzień dobry. Śmiałem się wczoraj, że ja jestem ekspertem od życia. Ale to pomyślałem o nas facetach, bo przecież nie o was kobietach, u was to zupełnie inaczej. Ale na przykład co? Mycie tylko, grzywki, bo cała głowa to już za dużo? Suchy szampon mamy. Nie no, wiele internautów tak mówi. Tak, ale wiecie, jak to jest suchym szamponem, bo to też jest tak, że bardzo często się, no jak się ma dłuższe włosy, zresztą sama wiesz, no nie? Nie chce się codziennie czasami to jest niezbędne, ale ja miałam taką anegdotę kiedyś w sklepie. Biorę sobie suchy szampon i jakaś babcia do mnie przychodzi. A co to pani tutaj ma? Bo myślała, że jakiś dezydorant, czy coś. Ja mówię, suchy szampon. A ona tak patrzy na mnie. A nie, to ja myję włosy. Różne tematy. Od testowania rzeczy, przez relacje z sąsiadami. Tu są różne sytuacje, bo to każda trochę jest inna. Natomiast trochę inny aspekt tych karteczek. Na przykład fajnie było, gdy mieszkałam w mieszkaniu i ktoś zostawiał karteczkę w stylu o, będzie impreza, świętujemy urodziny kogoś tam, bardzo przepraszamy sąsiadów, no nie? I wtedy człowiek już wie, dobra, to wyprowadzę się z domu na te dwa dni, albo szanuję taką informację. Więc to nie tylko i wyłącznie proszę nie
robić kubki pod moim oknem, tylko czasami po prostu ma też to dobry, pozytywny wydźwięk, nie? I taki pozytywny komunikat. Był też temat golenia klaty. A ty, Marto, na przykład jakbyś zobaczyła takich dwóch mężczyzn, jeden z dywanem, drugi bez, to czy to by zadecydowało? To zależy od faceta, no wiesz, jak zależy będzie... od wnętrza, tak? Tak, to też. Ale druga sprawa jest taka, że to też jest kwestia, nie wiem, jak jest dobrze wysportowany, wiecie, fajna klata i ma te włosy, okej. Okay. Ale z drugiej strony, jak jest takie chucherko, taki chudziutki siedzi i tak, to takie trzy włosy, no to tak smutek cały człowieka ogarnia. To jest anty, nie mogą być trzy. Jak już ma pokazywać, to musi być to tak samo, jak jest, wiecie, taka fretka pod nosem, no nie? To też nie jest fajne. Tylko ja mam pytanie. Jak wygląda sprawa z depilowaniem, czy tam goleniem nóg u facetów? Jak ty się do tego zapatrujesz? Bo to też jest takie ciekawe. Skoro już mamy tutaj osobę, która dobrze, się... pytaj, słuchaj. Wiesz, to jest świetne pytanie. Zamówiłem przez internet. Ma to stymulować tą okolicę dookoła oczu właśnie prądem. Jeżeli już bardzo ktoś chce, niech najpierw sprawdzi na ręce. Niech sobie to przyklei, niech sprawdzi, jak mocno to kopie, zanim puści się w wir testowania. Wiesz, jakie to jest mocne? Tak mi spięło karkiem. A spięło ci? No, mięśnie? No. Te akurat się nam po prostu potopiły podczas testów. Ten gadżet bardzo mocno kopie i on niesamowicie mocno spina mięśnie, pomimo tego, że jest na bateriach. I bo to jest małe, a naprawdę daje w kości. Ubrań, gadżetów. No, dużo tematów. Na wielu rzeczach się znamy. Nawet wyrywaliśmy włosy w nosie w TVN-ie. Nietypowe produkty z Chin świetnie zna youtuberka Marta Tomaszewska, która na swoim kanale sprawdza, czy warto je kupować. Na naszą prośbę przetestowała zestaw do depilacji nosa. Która dziureczka? A, wybierz sobie. Ja tobie, ty mi? Ale sprawdź, czy to nie jest za ciepłe. Żeby tak... Tu ci dam mniej. Czego nos? Teraz muszę oddychać ustami. Noc jak po 3 godzinach sauny. Tak, no było. I tam byłem. Byłem. Zamysł jest taki, że chciałam Mikołajowi kupić kubeczki. No takie raczej pierdłeczki, bo nic większego nie weźmiemy. Nie mamy jak. No właśnie, dlatego mówię, że nie mamy jak, bo na powrocie od razu odbieramy Alitę i Dalię. No ale chciałabym tam zjeść obiad, bo powiem wam, że po wczorajszej restauracji chcę iść na gotowca z IKEA, gdzie wiem, jak to będzie smakować i wiem, że to będzie dobre. Po prostu nawet myślałam, żeby jechać do restauracji, ale stwierdziłam, że znowu wydamy pod 200 zł i nie wiadomo, co dadzą nam do jedzenia. Tak jak wczoraj. No ja po wczorajszym trochę jestem załamana. No dobra, powiemy, jak to, bo w sumie trzeba chyba przestrzec. Generalnie Krzyś zamówił bardzo ostry ramen. Ja wzięłam ramen delikatny i pierożki. Pierożki jedliśmy razem, ramen tylko skosztowałam od niego jedną łyżkę, żeby zobaczyć, jak jest ostry i akurat przyszła pani i pytała, czy wszystko ok, a ja z załzawionymi oczami powiedziałam, że to jest tak ostre, że szokło. Pani powiedziała, że to delikatnie ostre i coś tam. Tymczasem rano Krzyś miał taką rewolucję żołądką, na szczęście mnie los oszczędził, bo byłoby krucho, nie? Nie, dobrze cię oszczędził, wtedy nie mogłaś być... Nie mogła się źle czuć dzisiaj. Tak. No i tak, wiecie, martwiłam się o Krzysia. Uważajcie, co jecie. Zwłaszcza przed wystąpieniami w telewizji. No, dokładnie. Co też nie za nim. Dobre opinie. No, dobre miało opinie w ogóle. No, dobre. O, patrz, kochanie, to są chyba cumulonimbusy. Wczoraj oglądaliśmy, czytaliśmy, co to za chmury. Nie? No, nie wiem. One mają jeszcze nad sobą, bo te mają nad... Takie są, na co mają jeszcze taką, wiesz, delikatną chmurkę. To masz delikatne. Jakby to były takie jajka w wodzie, to takie. Poszedł. Poszedł. Po benedyktyńsku. No, a czemu poszedł? Poszedł. Poszedł się nazywa? No, jajka poszedł. A... Poszedł! Poszedł z tym jajkiem! Poszedł z tym jajkiem! Jest, o, dobrze, przepraszam. Ale my się śmiejemy, Mikołaj, nie kłócimy się. Ostatnio jak się śmiejemy głośniej, a my jesteśmy tacy... Loud. To Mikołaj. No właśnie, cicho. A my się śmiejemy, to śmiej się z nami. No. Aha. Okej.
dziecko nas zostawia. Pamiętaj, że musimy kupić kosz na śmieci. Kosz, ten, a tak. Ten na fajnie by było to wziąć. No, to na 100% tylko po to tam jadę. No widzisz, to mogłam ci obiecać, a nie półgodzinny, godzinny masaż. Godzinny? A wystarczyło mu zaproponować kosz na śmieci. I to taki siedzący. O tak, siedzący na plecach. O tak, taki masaż jest najlepszy. O tak. No taki jest najprzyjemniejszy, jak siedzisz mi na plecach. Ej, gdzie w Bielsku ktoś dojeżdża z masażem? Tyłeczka. No tak, tyłeczkiem. Dobrze, no mów. Po co mi tyłeczek do tyłeczka z jakąś? Żadne tyłeczki! No to właśnie, no to zaczynasz... Ja mówię o tyłeczku do tyłeczka, a ty mówisz, kto przyjedzie, chcesz sobie zrobić masaż? Nie będę pieprzada, ty.